Kamil, w dzisiejszym meczu nie pozostawiliśmy złudzeń. Jastrzębiu, jak ocenisz to spotkanie wygrane 8-2? No bardzo się cieszę na początek, że to wygrane spotkanie, bo wiedzieliśmy, że ten czwarty krok będzie najcięższy. No ale tak jak dzisiaj mecz pokazał, wszyscy chłopacy od pierwszego do bramkarza zagrali dzisiaj na miarę swoich możliwości, bez jakichś rażących błędów, bez dużych błędów. Także cieszymy się ze zwycięstwa i 4-0 w play-offie. Wszystko do powiedzenia. Teraz czekamy na zwycięzcę pojedynku Katowice-Unia. Dla Ciebie kto byłby lepszym rywalem? Nie kalkuluję, szczerze mówiąc nie kalkuluję. Czekamy po prostu na rywala i obojętnie kto to by był, jesteśmy na niego gotowi i czekamy na rywala. My zwyciężyliśmy 4-0, ale w innych parach są niespodzianki. Jak ocenisz tegoroczne play-offy? No tak jak powiedziałeś, że nasza para miała być najbardziej wyrównana, a okazało się inaczej. No w innych parach, tak jak śledzimy wszyscy, są niespodzianki, ale to dobrze, bo coś się dzieje. Nie jest ta liga tak wyrównana i bardzo się cieszę, że są takie mecze wyrównane. Jest co oglądać, bardzo, bardzo kibicuję Toruniowi, także trzymam za nich kciuki. Mamy teraz blisko 2 tygodnie przerwy, jak Wy wykorzystacie ten okres? No, dostaliśmy teraz od trenera 2 dni wolnego, na pewno troszeczkę z rodziną, no ale po 2 dniach wracamy już do ciężkiej pracy, do regeneracji, no i czekamy na rywala.